I tak oglądam sobie, oglądam, siedzę, przechadzam się, patrzę. I czyż nie piękne są te oto agresty? Normalnie cuda. Ale nie o tym cudzie miałam mówić, a o tym, że zobaczcie. Jedna z wiśni, która w zeszłym roku chorowała, w zeszłym roku ją obcięłam dość mocno, mając nadzieję, że po prostu postanowi wziąć się za siebie i ruszyć z kopyta. A tu tak jak widać, tamta druga piękna zielona już zakwitła, praktycznie przekwitła. Też na pewno będzie chora, ale widocznie była dużo zdrowsza jak ta. Ta już mi zaczęła schnąć w zeszłym roku, dlatego tam obcięłam jeden suchy konaret prawie całkiem, na ile to mi się udało. A resztę przycięłam i tyle z tego zostało. Co prawda niby wygląda, jakby chciała puścić pąki i nawet miała pąki kwiatowe, wyobraźcie sobie, ale jednak nic z tego nie wyszło. Tak więc chcieli, nie chcieli, ale musieli. A tu zobaczcie, ostatnie podryki tulipanów. Zielicho inne też się pięknie rozkrzewa. Ja zobaczcie, jaskółcze zielone. Już dawno przekwitły hiacynty, których tu było bardzo dużo. Pierwiostki też już kończą kwitnienie. Jeszcze trochę gdzieniegdzie cebulice widziałam. No i ruszają z kopyta rudbeki nagie. A widzicie? To jest rudbekia naga. Rudbekia naga kwitnie na żółto. Ma takie kwiaty żółte, takie dość pełne. One wyglądają jak róża rabatowa. To znaczy o sam kwiatostan mi chodzi. Natomiast są bardzo wysokie, bo na dobrych ziemiach potrafią nawet sięgnąć 2 metrów. Także olbrzymy. Tutaj zobaczcie malwa i kolejny chaszcz, który jak widać ma suche badyle. To jest figa. To już drugi rok, kiedy przemarzła praktycznie całkowicie i raczej nic z niej już nie będzie. To znaczy nic nie będzie. Na pewno odbije od ziemi, bo nie wierzę w to, żeby cała ta karpina, która była w ziemi, uschła całkowicie. Co to, to raczej nie. Ale podejrzewam, że niestety te gałęzie na pewno obmarzły i uschły. Tak sobie myślę, że możliwe, że to też moja wina, że ja za słabo podlewam tą roślinę, a tu jest bardzo sucho. I to może być jeden z powodów, dla których po prostu ona przemarza. Są wiatry, jest sucho i to wzmaga efekt, bo jest to, jak wiemy, roślina ze środkowej Europy, Włochy, południowe, no z Włoch można powiedzieć. Także tam jest dużo wilgotniej, dużo cieplej. Są zupełnie inne zimy niż u nas. A u nas potrafi być mroźno i sucho, albo deszczowo. Ale z drugiej strony też mroźno i to tak nie wiadomo, jak to powinno być. Za to wreszcie doczekam się. Spójrzcie. Co prawda listki tu takie trochę suche i zwiędłe, ale to nic, zobaczcie, jest pąk. Moja fajna. Pierwszy raz zakwitnie mój powojnik. Tam u góry widać piękne pąki. Normalnie nie mogę się doczekać, kiedy to zakwitnie. I kiedy zobaczę, jakiego jest koloru. Super. W tle oczywiście widać świetne ptaszyny.
Trochę tu je poobserwowałam. Wróble skaczą, szaleją po orzechu, po czereśni, karmią młode. Młode już takie podlotki siedzą, czekają na rodziców. Także naprawdę fajnie jest. Dzisiaj podcięłam sobie też tą tujkę. Nie wiem, co to za odmiana, ale tak jak widać, trochę ją zredukowałam, bo nie chcę mieć tu dużego drzewa, krzewu. Jest to, jak widać, taka roślina wielopienna, gdzie w środku zawsze schład były. W środku były suche gałęzie, które kilka lat temu wycięłam po prostu na jednej z susz. Całkowicie ta roślina w środku zrobiła się brzydka, więc chciał, nie chciał, trzeba było ją przeciąć. Drugą, która rosła tu niedaleko, przesadziłam o tam. Też ją redukuję i zostawiam takie coś, taki palik niby. Może słabo to widać, ale powiem Wam, że w ten sposób bardziej mi się podoba, niż by rósł taki gęsty chaszcz. Także troszeczkę, troszeczkę dzisiaj zrobiłam. A tu kolejna moja porażka, mianowicie rododendron. Na pewno nie jest całkiem na straty, co to to nie, ale spójrzcie, na pewno nie zakwitnie, bo jego pąki są małe i są to na pewno pąki liściowe, nie kwiatowe. Natomiast ten kolor liści na pewno świadczy o niedoborach. Podstawowym niedoborem tutaj jest woda. Przez własną głupotę mogę powiedzieć, no bo inaczej tego nie mogę nazwać, posadziłam tego rododendrona w zbyt suchym miejscu. Miałam nadzieję, że gdy będę prowadzić ogród w ten sposób, czyli nie będę plewić, to on nie będzie aż tak przesychał. No ale cóż, nic z tego nie wyszło. I mój ogród jednak przesycha. Dobrze się w nim czują i to widać po tym, jak rosną właśnie lilie drzewiaste. Jakoś im tu pasuje, może dlatego, że są na zupełnie innym poziomie. Pasuje kuklikowi, który nie ma dużych wymagań. Tulipany sobie radzą. Natomiast już róże. Róże niekoniecznie. Zobaczcie. Ta róża rośnie to już około 5 lat. Cały czas coś jej dolega. Teraz ma czerwone listki. Są to młode liście. Obserwowałam, nawet oglądałam, czy nie jest czasem pokryta mszycami. Ale nie, nie ma mszyc. Rośnie słabo. Trochę ją tu nawoziłam, trochę tutaj rzucałam różne różności, ale jednak słabo rośnie. Tam jest kolejna, która także rośnie słabo. Dzisiaj ją ścięłam, bo miała bardzo długi pęd, który mi się nie podobał. Tam jest kolejna, którą atakują jakaś zwójka liści, nie wiem co to jest, w każdym razie liście się zbijają i nic z tego nie będzie. A za momencik, no, pokażę Wam jeszcze jeden krzew, którym tutaj nie pasuje, mianowicie hortensje ogrodowe. Chyba za słabo je ogrywam, chyba za słabo o nie dbam, sama już nie wiem, co ja tu robię nie tak. Teoretycznie powinno być im tu fajnie. Są z południowej strony, osłonięte od zachodu ścianą, od północy ścianą, od wschodu, zobaczcie, mają ścianę z dwóch olbrzymich bukszpanów. Tutaj mają drzewa, które teoretycznie zapobiegają też w pewien sposób, żeby tu wiatry nie hulały. Tutaj są porzeczka jest, która też je trochę osłania, a mimo to one nie rosną.
Także zastanawiam się, cóż ja mogę zrobić, żeby im było tutaj lepiej. Tu mamy dzielżana. Dzielżan, jak widać, jemu też pasuje. Co prawda nie jest zbyt wybujały, bo widziałam, jak te dzielżany, akurat ta odmiana, osiągała wysokość 1,5 metra. U mnie mają około 60-70 cm. Jeszcze troszeczkę urosną, ale już niedużo. Podobnie jak ten floks. Ten floks także widziałam w rozmiarze takich pokaźnym, mianowicie około 1,20 m. Tutaj on ma teraz jakieś 40 cm, może 45 i jakoś nie zanosi się, by miał być dużo, dużo wyższy. I podobnie jest z innymi floksami, które tutaj sadziłam. Tutaj kolejny, co to jest? Kolejny powojnik. Brakuje mi czasem słów. Zamyślę się, chcę powiedzieć o czymś, wyleci mi z głowy i zapomniane. Kolejny powojnik, to jest powojnik, który na błękitno kwitnie, ciemny granat taki nawet. Bardzo ładny, w tym roku będzie bardzo słaby. A tu jest floks niebieski. W tym roku wreszcie wziął się za siebie. To znaczy, że wreszcie zaczął w ogóle rosnąć, bo co roku atakowała mi go, mączniak mi go atakował i praktycznie nic z niego nie było. Stała taka jeden badylek, z którym nie wiedziałam, co mam zrobić. Teraz mam już ładną roślinę. Przeraża mnie tylko moja macierzanka, czyli mój tymianek właściwy, który miałam tu posadzony. To jest to. I ten tymianek właściwy powinien pięknie się zagęszczyć. On powinien tu cudownie wyglądać, natomiast on, tak jak widać, tak jakby coś mu się stało i z jakiegoś powodu padł. Natomiast ten tymianek, jest to inna odmiana tymianku, też pięknie pachnący. Ale tamten tymianek można kupić normalnie w doniczce. Jest uprawiany przeważnie w doniczkach, sprzedawany w sklepach, w marketach. Jest mniej pachnący, mniej aromatyczny niż tymianek właściwy. Właściwości być może mają podobne, ale też troszkę inne kwiatki. I w innym okresie też kwitną. Dlatego chciałam mieć ten mój właściwy. Tutaj drugi raz zakwitnie piękny powojnik o dużych niebieskich kwiatach. Nie mogę się też już doczekać. Na pewno będzie 2 albo 3, może 4 kwiaty nawet. W zeszłym roku był tylko jeden, więc jest się z czego cieszyć. Natomiast tutaj miałam tutaj kocimiętkę. I jej nie ma. Najprawdopodobniej moje koty ją zadusiły. Tak mi się właśnie wydaje. No bo niestety nigdzie jej nie widzę. Tutaj, proszę bardzo, wyrasta z ziemi trytoma. Trytomę posadziłam tutaj, uważając, że tu będzie jej dobrze, będzie miała cieplutko. No i rośnie, niby rośnie, ale nie jest to idealne dla niej stanowisko, bo jest po prostu za ciemno. Cieszę się, że w ogóle rośnie. Jeśli znajdę jej lepsze miejsce, to na pewno ją przeniosę. Ostrożeń warzywny i inne takie. No. A ten kwiatek tak obserwuję. Zobaczcie, już prawie cały przekwit. Jak szybko.
chciałabym w przyszłości, aby w tym miejscu było więcej kwitnących roślin o jednej porze, bo w tej chwili zobaczcie, mam taki biedny ten mój kwiatowy ogródek. Później lilie zaczną kwitnąć, już będzie fajnie. Tam są oczywiście kosaćce, ale w tym roku zakwitnie tylko jeden. Widzę, jest jeden pąk, więcej nie widzę, bo niestety dawno ich nie przesadzałam, więc praca na najbliższy czas, gdy one już przekwitną, to po prostu wykopać je i posadzić jeszcze raz. Kupiłam sobie sporo orlików. Tutaj co prawda mam orliki. Tu mam takiego różowego. Tam mam takiego niebieskiego. Ale kupiłam sobie jeszcze sporo orlików, które są takimi bardzo kolorowymi, z kolorowymi bardzo kwiatami. Zobaczymy, jakie one będą. A to niespodzianka. Tulipan o pasiastych liściach. I proszę bardzo, mamy piękny pomarańczowo-czerwony kwiatek. Kwiatek pojedynczy. Nie wiem, czy dobrze oddaje kamera, ale dość dobrze. Kolor tego kwiatu jest pomarańczowo-żółty z takim odcieniem lekkim różu. Bardzo ładny. Teraz jestem na 100% pewna, że przyniosłam go razem z tym floksem. Tu oczywiście zobaczcie, kolejny orlik będzie kwit, a obok róża. Róża taka płużąca, która bardzo pięknie kwitnie drobnymi kwiatami, ale w tym roku ona jest taka słabizna. Będę musiała to wszystko trochę zadbać o te kwiaty. Tam spójrzcie na chyłki, dopiero kiełkują. Kupiłam sobie też w tym roku nasiona na chyłka dwubarwnego. Będę chciała je wysiać i w przyszłym roku nasadzić tu masę różnych takich kwiatów dwuletnich, a przede wszystkim wieloletnich bylin, które by cały rok pięknie wyglądały i które oczywiście nie wymagałyby ode mnie zbyt dużych nakładów pracy. Moja jabłonka, z której oczywiście mąż nie jest zadowolony, bo jest taka trochę rachityczna, ale co mi się w niej podoba, to już Wam pokazuję. Mianowicie tu przyszczepiłam sobie jabłonkę. Zdaje się, że to była areneta. Natomiast tutaj jest lobo. Pewności nie mam zresztą, bo nigdzie nie oznaczyłam tego. Okaże się, będzie niespodzianka, jak gałązka zakwitnie. W tym roku jeszcze nie zakwitnie. Zobaczymy, może zakwitnie w przyszłym roku. Ta jest już taka sporawa. Pięknie ruszyła. Szkoda tylko, że się nie chce krzewić, ale myślę, żeby ją jeszcze troszkę zostawić, a następnie udziabać czubek, żeby ją zmusić do wypuszczenia jakiegoś bocznego pędu. Natomiast na tej jabłonce oryginalnej okazuje się, że było sporo kwiatów. Kwiaty już co prawda przekwitły, ale będą z nich jabłka. Z czego się bardzo cieszę, bo lubię te jabłka, bo to są jabłka lipcowe. A więc w lipcu, kiedy niewiele jest takich owoców już, bo truskawki praktycznie się kończą, malin jesiennych jeszcze nie ma, a końcem lipca i początkiem sierpnia już mamy bardzo dobre letnie jabłka. Tulipan czarny już przekwitł, zobaczcie. Aha, już go nie ma. Obok niego był różowy, natomiast ten jest czarny. Zastanawiam się, czy nie zaznaczyć sobie i go stąd nie wykopać, nie przesadzić w inne miejsce.
Zobaczymy. Na razie niech rośnie. Jak będę miała czas na zrobienie tu porządku, to wtedy to zrobię. A tu oczywiście rośnie szczap. Tu tulipanki o podobnych kwiatach jak tamten z kolorowymi liśćmi. Podobny kolor kwiatów. Spójrzcie. Pomarańczowo-czerwony. Bardzo ładne. Trzeba przyznać. A tu spójrzcie. Mrowisko. Co prawda ja ich tu nie zapraszałam. No ale zapewne były przede mną, nie? Widzicie, jak pracują? Szalone mrówki. Tu mają ścieżkę. Tam mają kolejne wejście, przejście, a tam jeszcze jedno. Na tą chwilę w moim ogrodzie, jeśli chodzi o warzywa, to nie wzeszła oprócz cebulki i szczypiorku. Nie wzeszło jeszcze nic. Cebulka już zaczęła kiełkować. Natomiast cebulka oczywiście z dymki. Natomiast jeśli chodzi o marchewki, pietruszki i tym podobne rzeczy, niestety nie mamy nic. Tu mamy zeszłoroczny selar. Spójrzcie, będzie kwit. Niech sobie kwitnie. Zbierzemy nasionka. To jest oczywiście roszponka. Już wyrośnięta. Czekam, aż się wysieje. A oprócz roszponki mamy tu jeszcze oczywiście co? Lubczyk. Nie jest zbyt dużą rośliną. Słabo mi rośnie. Tutaj dokupiłam sobie sadzonek lubczyka i takie tutaj sobie powtykałam. Może się wreszcie rozkrzewi. A tu niestety mały wypadek. Haczka przygniosła mi szczypiorek czosnkowy. No ale to nic. I przechodzimy powolutku do foliaka. A w foliaku zatrzęsienie. I bajzel niemiłosierny. Ojej. Mam tu dużo roślin. Większość tego, co tu mam, większość pomidorów, papryk, to są rośliny, które finalnie wylądują na zagonie na zewnątrz. Teraz mam je tutaj. Dzisiaj je wyniosłam. Dzisiaj teoretycznie powinna być najzimniejsza noc, bo może spaść nawet do 2 stopni. Mam nadzieję, że do 2 stopni nie spadnie, a już na pewno, że nie będzie przymrozku. Nie wiem, kochani, o co chodzi, ale niektóre rozsady mam naprawdę pomidorów piękne, piękne, normalnie piękne. Ruszyły z kopyta, nadrobiły zaległości i są naprawdę ładne, a niektóre z jakiegoś powodu rosną jakby chciały, a nie mogły. I zobaczcie na przykład tutaj. To jest pomidor czarny. Noir de Crème. Tak, to jest pomidor czarny. Wszystkie siane w jednym czasie 28 marca. I ten ma z moją dłonią spokojnie 25 cm wysokości. Natomiast ten tutaj obok, zresztą pomijając to, że się złamał, malinowy smaczek. Nie dość, że jakiś taki wiotki, jakiś taki rachityczny, to jeszcze się złamał. Tutaj mamy szery, też jakieś takie niewydarzone. Tu mamy tigerelle. Co prawda nie jest wiotka, ale też jakoś tak rośnie słabo. Tu mamy red pear.
Wykłada się. Powiem szczerze, że nie wiem, o co chodzi z tym pomidorem. Skotalone. Skotalone to były najładniejsze rozsady, jakie miałam. A w tej chwili najbardziej wyrośnięte, a w tej chwili to są chyba najsłabsze rozsady, jakie mam. Tu mam też szery. Wcale nic lepszego. I tak powiem szczerze, że zastanawiam się, co z tego będzie. Zorza toruńska. Zorza toruńska. Też stoi w jej miejscu. A maskot? A nie, to jest pomarańczowy. Pomarańczowy i to też jest pomarańczowy. Tak, to też jest pomarańczowy. Natomiast maskotka przeszła samą siebie. Wszystkie maskotki u mnie to jest takie rachityczne coś. Przecież to jest porażka totalna. To powinny, ja nie mówię, żeby rosły wielkie, ale takie słabizna. Dziwię się, że to tak słabo rośnie. Mam sporo papryk. Chili, na razie rozsada chili jest najpiękniejsza. Po nich rozsady malutkiej takiej do nadziewania. Natomiast tutaj mam rozsadę do przepikowania. Ale powiem szczerze, że zastanawiam się, czy ją przepikowywać, czy nie lepiej po prostu ją wsadzić do gruntu tak jak jest. To jest papryka słodka, taka zwyczajna słodka papryka. Zastanawiałam się w ogóle, czy nie posadzić jej w tunelu. Ale to jeszcze się okaże. Na ile będę miała miejsca. No nic. Na tym skończę moją pogadankę. Wezmę się jeszcze za jakąś niewielką robotkę. Bo mamy już za 15, 6 wieczór. Więc już pora praktycznie kończyć prace ogrodowe i iść zjeść jakąś kolację. Zobaczcie, tu mamy faworyta. Faworyt ma jakieś 30 cm. Tu mamy faworyta. Faworyt ma jakieś 30 cm. Tutaj mamy pikador. Też piękne, duże rośliny. Tam mamy najprawdopodobniej albo Betaluxa, albo Babinicza, ale tam jest chyba Betalux, który też jest, zobaczcie, jaki fajny, taki krępy, nieduży, super. Babinicz był taki w ogóle krępy fajny i taki też został. Taki naprawdę, to akurat jest Betalux, ale Babinicza też gdzieś miałam. Babinicz jest, zdaje się, tu. A nie, to Betalux. W każdym bądź razie, te roślinki są takie fajne, krępe i ładne. Myślę, że do jutra potrzymam je w tym tunelu. A jutro, jeśli będzie dobra pogoda, zamierzam je tutaj wsadzić, te, które mają być w tunelu. Natomiast te na gruncie najprawdopodobniej potrzymam jeszcze jeden dzień i dopiero też w odpowiednie miejsce. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, to może na tym skończę. Kończę. Nie mogę. Zeszłoroczna sałata pięknie mi się tu wysiała. Już sobie poskubałam trochę listków. Bardzo smaczna. Tutaj winogron. To jest winogron różowy. Na zewnątrz nie udał mi się ani razu. A raz w roku, kiedy byłam pewna, że zaowocuje, dostał zarazy,
a później w zimę zmarzł. Tą jedną sadzonkę zostawiłam tutaj. Chcę zobaczyć, czy może uda mi się ją uzyskać z niej owoce. Właśnie w pomieszczeniu, znaczy się w foliaku. Będę musiała pociągnąć tę jedną łozę po suficie szklarni. I zobaczymy, jak to będzie. W tym roku oczywiście nie będzie żadnych owoców, bo nawet nie zamierza kwitnąć, zobaczcie. W tym roku rośnie. I w tym roku rośnie, powiem szczerze, bardzo ładnie. Więc mam taką cichą nadzieję, że na przyszły rok nic się nie wydarzy. I na przyszły rok pięknie, pięknie zaowocuje. I na tym zakończę. Tak więc do zobaczenia i usłyszenia następnym razem w moim miejscu na ziemi. Pa, pa.